何も怖くない、もう恐れない、赤と黒に色を並べた、この運命と明日の記憶、きつく抱いてダンス、Bracia Czarnej Krwi. Mam mieci okazasi, nagleru ciwo widęta. Ukaerare nai shukumei to nami utsu kodomo. Keshite majuwaru koto nai, yan to gari no nazama ga toke au yoni.ここから始まるストーリー、導かれて地平線くらい共に生きよう、進む道は違うけれど、そばにいるから離れないから、この両手で守るよ、誰も止められない、でも諦めない、牙と拳を握りしていた、この運命と明日の記憶、きつく抱いて守るよ。To niewiarygodne, wampiry niszczą miasto. Dwie szkoły w okolicy zostały odcięte. Jasne już jest, że cała dzielnica jest zupełnie wymarła i opustoszała. Mamy doniesienia, że ci z mieszkańców, którzy pozostali, wszczęli rozruchy. Wszystko wokół wygląda jak pole bitwy. Nie, proszę Państwa, to jest bitwa. Jesteśmy właśnie świadkami świętej wojny pomiędzy ludźmi. Odcinek pierwszy. Bracia Czarnej Krwi. Nadchodzą. A zatem prawdziwe były pogłoski mówiące, że kroczący zabił ich wszystkich. Ilu ich jest? Wielu. Nie musisz włączać się do walki. Zostań tu i chroń wielmożnego Ryu. Nie wydurniaj się. Mówiłem, że ja tam pójdę. Teraz jestem silniejszy od ciebie. Nieważne jak bardzo jesteś silny, nie wolno ci rujnować naszego planu. Wielmożny Ryu, proszę cię o otwarcie bagnu. Ty bezczelny młokosie. Jak śmiesz odzywać się takim tonem? Wystarczy. Ależ wielmożny Ryu. Jiro, nie uda ci się wymazać smutku za pomocą miecza. Błagam, dłużej już nie dam rady. Rozumiem cię. Zajmę się. Wielmożny Ryu. Kane, przecież i tobie nie obcy jest smutek po utracie tych, których chciałeś ochronić.
Wszystko, co istnieje na tym świecie, jest cenne. Nie nawalasz nawet, gdy jest ci źle. Przestań. Kope lat. Jak się masz? Chyba nie za dobrze. Jaka szkoda. Ty ściewo. Co się stało? Nie potrafisz już nawet wymówić mojego imienia? Minęło już dość czasu, od kiedy ostatni raz nazwałeś mnie po imieniu. Nie rozumiem tego. Zachodzę w głowę, dlaczego ona w ogóle cię wybrała. Uwierzysz, jak coś ci powiem? Przez cały ten czas, od kiedy żyję, nigdy nie byłam tak szczęśliwa, jak wówczas, gdy byłam z wami dwojgiem. Z tego czasu pochodzą moje najcenniejsze wspomnienia. Tak było wtedy, tak jest nawet teraz. Więc dlaczego nas zdradziłaś? Ponieważ czasy się zmieniły. Ona też tak powiedziała. Więcej, pobudź się z tym. Zamknij się. To wspaniałe, Jiro. Aż się podnieciłam. Jednak na dzisiaj to by było tyle. Chciałam przedstawić cię mojej nowej rodzinie, ale trudno zrobię to następnym razem. Mieli ostatnio trudne chwile. Ci moi nowi bracia są naprawdę uroczy. Zamknij się. To było głupie. Nigdy się nie zmienisz. Do zobaczenia, Jiro. Wracaj do kasy. Nie będziesz samotny. To dopiero początek. Oto niekończący się płacz i wszechogarniająca radość. Wszystko zaczyna się właśnie teraz. Kasa! Dobrze się spisałeś. Dzień dobry. Prawie dotarliśmy na miejsce. O świcie zawiniemy do portu w Yokohamie. W takim razie zostawiam panu resztę. Jasne. Idź się trochę prześpij. Braciszku. Gdzie jesteśmy? Jeszcze nie dopłynęliśmy? Braciszku, obudź się. Braciszku.
Obudziłeś się. Braciszku, ale ty jesteś niedobry. No tak, przecież braciszek nie lubi pływać, a my jesteśmy na wodzie. Braciszku, mogę wyjść na chwilę i się trochę rozejrzeć? Posłuchaj mnie uważnie, Kotaro. Dopóki nie dopłyniemy do portu, masz siedzieć cicho i grzecznie spać. Pamiętaj, że płyniemy na gapę. Braciszek chyba znowu śpi. Dobranoc, braciszku. Kim jesteś? Chan. A jestem Kotaro Machizuki. Przecież to tajemnica, że jestem na tym statku. Potrafisz dotrzymać tajemnicy, prawda? Pewnie. Dzięki. W zamian za to pokażę ci moje rysunki. Chan? Chan? Ale super. Tam jest. Znaleźli mnie. On do mnie strzelił. Dowiedzieli się, że płyniemy tu na gapę. Co robić? Teraz strzelajcie. Nie stać, by rozproszyć się. No co jest? Nie idą po mnie? Mają tu nawet lampy słoneczne. Czyli to są lampy słoneczne? W takim razie ci ludzie to... Co robisz w takim miejscu? Przepraszam. Ty chyba nie jesteś... Proszę pana, czy pan może mnie zna? Nie, to chyba niemożliwe. Przepraszam. Nie o to mi chodzi, to znaczy... To przecież jest... Braciszek się obudził. Na co czekacie? Strzelać. Dzień dobry, panie. Jak się panowie mają? Braciszku. Kotaro, dzień dobry. Przyjemna noc, nieprawdaż? Przy okazji, to co ty tu w ogóle robisz? Prosiłem. Braciszku, żebyś grzecznie
poszedł spać. Prawda? A ty biegasz po całym statku. Zastanawiam się, co tym razem nabroiłeś. Nabroiłem? Ale co mógłbym? Na przykład rysować po ścianie. Skąd się dowiedziałeś? Tak sobie pomyślałem, że skoro to chiński statek, to panny będą tu bardziej pasować niż mi się. Nie w tym problem. Przepraszam. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego zawsze musisz być taki... Sprawiasz mi kłopoty. Jesteś niedobry braciszku, bo oszukujesz mnie tym uśmiechem. Cicho bądź. Sam jesteś temu winny. A jeszcze w dodatku oskarżasz o to własnego brata? Jesteś nieznośny. No dobrze. Bardzo proszę panów o wybaczenie. Nie popisaliśmy się uprzejmością. A zatem, jeśli wolno mi odstawić na bok moje własne problemy, to czy mógłbym wiedzieć, o co toczy się ta walka? Nie znam jej przyczyn, wygląda na to, że nie mają one nic wspólnego z nami. Całe to zamieszanie niezbyt mi się podoba. Kim jesteś, Dunyła? Ten, kto chce poznać moje imię, powinien najpierw sam się przedstawić. A może pod moją nieobecność Japończycy utracili resztki dobrych manier? Stanowimy drużynę prewencyjną pod rozkazami korporacji. Jakiej? Czyżby chodziło o korporację Order Coffin Company z ukrytej strefy? Dokładnie. Nie rozumiem. Czyż nie jest to organizacja, której celem jest mediacja między nami i ludźmi? Tak się mówi. Tak naprawdę to jest ich prawdziwa natura. Atakują mnie biorąc jeńców, kiedy tylko znajdą takich jak my. Zwyczajni mordercy. Mordercy? Kto tu tak naprawdę mordował? Ty! Wyjaśnijmy coś sobie. Jeżeli wydaje się wam, że ukryta strefa to wasz nowy dom, to bardzo się pomyliliście. Miasto, które chronimy, to nie jest azyl dla potworów takich jak wy. To miejsce prawa i porządku. Na pewno nie przyjmiemy w nim włóczęgów nieznanego pochodzenia. Jeśli jednak sprowadza was tutaj przedstawiciel władz, nie będziemy robić trudności. Ukryta strefa powita was z otwartymi ramionami. W innym przypadku nie odpuścimy wam, nawet gdybyście wywodzili się od dawnych. Dotyczy to zwłaszcza was, czarnokrwiści. Czarnokrwiści? Rozumiem. Tak, teraz mówisz o wampirach? To prawda, jesteśmy wampirami. Jest jednak w tym pewien kłopot. Znam kilku mieszkańców ukrytej strefy, jednak żaden z nich nie jest przedstawicielem władz. Doprawdy? Zatem bardzo mi przykro. Ruszcie się i pomóżcie mi. Zaraz, nawet nie wiemy, kto to taki. To nie ma znaczenia. Mając go po naszej stronie, możemy wygrać. A może wolicie sobie odpuścić ukrytą strefę? Przecież już wam wyjaśniłem. Wy nadal nic nie rozumiecie, prawda? Co to jest za moc? Niech to szlak. Ofiara? Tak. Ale raczej nie sprawił tego Benkart Kulona. Jakieś wieści ze sztabu? Już rozpoczęli działania. Niech panie tak uważa. Rozkazy przyjdą z samej góry. To była poważna strzelanina. Jeszcze ta eksplozja.
Trudno będzie to panu zatuszować. To już jest sprawa wywiadu. Zgodnie z rozwojem sytuacji byliśmy przygotowani do starcia z przedstawicielami starej krwi. Jutro nie będzie już miejsca na lekkomyślne działanie. Dzisiejszej nocy jest pełna. Wong, co się dzieje? On z całą pewnością należał do starej krwi. I na pewno nie był kimś zwyczajnym. Szkoda, że nie znalazł się po naszej stronie. Siostrzyczko! Błagam cię, daj krew temu choremu dziecku. Jeśli zostanie wampirem, nie umrze, prawda? Błagam cię o tę krew. Daj jej swoją krew. Dlaczego już nie jesteśmy na statku? Nastąpiła mała zmiana w naszym planie. Jutro, właściwie pojutrze, dotrzemy do ukrytej strefy. Naprawdę? Tak, właśnie będzie. Jestem głodna. Znowu? Chciałam straszne z ciebie obżartuch. Katsuragi? To ty, Mimiko? Mówi Jinai. Pan komendant? Dlaczego dzwoni pan o tej porze? Co? Już w tej chwili? Słabo pana słyszę. Skąd pan dzwoni? Wersja polska, Jarosław Jeremy Zachwieje. Nie widzieliście tego? My nazywamy was czarnokwistymi, a wy nas czerwonokwistymi. To podkreśla równość obydwu naszych gatunków jako żywych istot. Odcinek drugi. Kompromisariusz.